Na co się gapisz? Na gówno. Cześć, witam wszystkich z tej strony Turpad i witam w kolejnym odcinku z cyklu Harry Potter i Kamień Filozoficzny. W ostatnim odcinku wreszcie dostaliśmy się do Hogwartu, a w tym wyruszamy naszą pierwszą lekcję, czyli to będzie obrona przed czarną magią. Nie wiem, gdzie ja mam iść za bardzo tutaj. Chyba Hermiona powinna nas jakoś prowadzić za rękę. Nie, Ron jest, dobra, widzę Rona. Widzę też panią Norris. Widzę, że tutaj niezły... Co tym kocie powiesz? Nic? Może... woda, kiedy wrę... Nie, nie udaje się. Przepraszam. Przepraszam, ależ proszę, z jakiego ty jesteś domu? Przepraszam bardzo. Jak zrobić, żeby moje włosy błyszczały tak, jak profesora Lockharta? Musisz naszczać na nie, wiesz? Naszczać na nie i na pewno będziesz miał taki błysk. Co za gej. Dobra, idziemy stąd. Idziemy na lekcję. O, proszę bardzo. Obrona przed ciemnymi mocami jest na górze. A ty co, na miotle tam leciałeś? Szybciej, zobaczymy Gilderoya Lockharta we własnej osobie. Dobra. W ogóle tutaj jest troszeczkę jakiś progres. Z tego co pamiętam, w pierwszej części nie było tych schodów i tak dalej. A to wiadomo było w filmie i ten. Dobra, są obrazy, jak widzicie, oczywiście się nie ruszają, chociaż powinny się ruszać, skoro to jest świat magii, no ale olejmy. To widzę, że jakiś duch tam też latał, ale nie zwróciłem uwagi. O jest! To jest prawie bezgłowy Nick! Cześć, Harry. O, cześć, Nick. Po tylu latach wciąż spotykam w Hogwarcie nowe sekrety. No, może dlatego, że Hogwart się zmienia jakoś. Obszar, do którego można z gry na grę. Zebraniu wszystkich 40 srebrnych kart czarodziejów. Aha. Pewnie nie uda mi się zebrać wszystkiego. Z srebrnych kart czarodziejów dostaniesz klucz, który otworzy jeden z czterech zamków. Zobacz, czy uda ci się znaleźć wszystkie 40 srebrnych kart ukrytych w Hogwarcie. Postaram się, ale niczego nie obiecuję. Więc nie mówię, że zdobędę te karty wszystkie. Jakoś to będę na luzie przechodził wszystko. I nie będę się spinał, że na przykład coś mi się nie udało. Też ja to traktuję for fun. Nie będę się spinał, żeby jakoś wymaksować tą grę i tak dalej. Dobra, idziemy na tą obronę ze czarną magią. Nie wiem, czy oni na nas tam... A co tu jest? Nie wiem, czy oni na nas tam jakoś czekają. A proszę bardzo. Tutaj będziemy mogli użyć nowego czaru, którego jeszcze nie znamy. I niestety nie poznamy go za prędko. To jest chyba jeden z ostatnich czarów, jaki się uczymy. Spongify, z tego co pamiętam, się nazywa. I pozwala właśnie zamianę tych dziwnych dywaników na takie dywaniki, które pozwalają nam skakać i tak dalej. Jak oglądaliście Flabera, może taki film był, to tam właśnie było coś takiego. Alohomora. I dobrze. To właśnie było tam coś takiego i właśnie to pozwalało, że tak wysoko się skakało, czy coś takiego. Trochę naciągane ten film był, ale nieważne. No i właśnie tutaj Spongify działa w podobny sposób. Proszę bardzo, ile ukrytych tutaj przejście jest. Jakoś tak biegnę, rzucam te czary. Nawet się nie skapuję, że cały czas coś nowego odkrywam. Dawać fasolki. Mnie to tak drażni, że te fasole się tak długo i wolno, ale już mam 77 fasolek, a nawet nie zacząłem gry. Nie wiem, czy ja dobrze idę w ogóle? Gdzie ja polazłem? Pewnie źle idę i... Ech, cholera jasna. No pewnie, że źle poszedłem. Fuck, no gdzie jest Ron? Miałeś mnie trzymać za rękę i prowadzić, a nie uciekać z Hermioną. Nie wiadomo, co wy tam sobie robicie, chociaż wiem, jak to się wszystko skończy w siódmej części. W siódmej części tak. Chociaż tak, to się chyba od szóstej części tak już na poważnie zaczęło. Związek między Ronem a Hermioną. A w siódmej części to już jakby... było powiedziane wprost. Chyba wyżej, tak mi się wydaje. Jest tam jakiś Ron, jakaś Hermiona, cokolwiek. Nikt. Wydaje mi się, że te obrazy się powtarzają na tych ścianach. Co za brak jakiejś... No nieważne. Dobra. Są jacyś ślizgoni. Ohydni. Co się odbywa, prawda? Co się odbywa? Co ty zrobiłeś? No ty gnoju i spierdzielasz. I oczywiście Harry Potter wyjdzie na to, że to on. Zabierać. Filcz może gdzieś tu być. No, Filcz może gdzieś tu być. Jest! Proszę, słyszę huk i kogo widzę? Pan Harry Potter i potłuczona antyczna, jedyna w swoim rodzaju waza. Argusa Filcza, woźnego, nienawidzili wszyscy uczniowie Hogwartu. Stary charłak. Którzy wierzyli, że jego kotka, pani Norris, szpieguje... No coś w tym jest, zwłaszcza, że ona mogła widzieć przez... Naprawdę. Nie kłam, powiedz, że ślizgon. Chodź do mnie. Rozerwę cię. Co to było? Bazyliczek? O czym ty mówisz? Ty stary charłaku, nawet jakbyś chciał, to byś nie słyszał. Słyszenie głosów nic ci nie pomoże. Zapiszę wszystko, a teraz idź już. Muszę tu posprzątać. Sprzątaj, stary durniu. W ogóle zatrudniliby jakiegoś magicznego ziomka, nie harłaka, który nie potrafi używać magii. Dużo szybciej byłoby tutaj posprzątane.
w Hogwarcie i na pewno dużo lepiej. Nie byłoby takiego syfu zawsze, jak widzisz. Sprzątaj to! Pani Norris, zejdź mi z drogi. Tutaj mam flipendo do rozwalenia i to już ci nie przeszkadza, że demoluje. Żeby jeszcze coś podłóż? Tak! Powiedziałem, że masz iść. Zamknij mordę, śmieciu. Dobra, idziemy dalej. Alohomora, tu widzę, że jakaś... O, nie trafiłem? O kurde! To są te jebaki. Znowu się spotykamy, co? Ale chyba nie powinienem ich spotkać. W tej części można je podnieść i wyrzucić do jakiejś dziury dziwnej. Szkoda, że mogłem się do nich dostać, zanim się o tym dowiedziałem, gdyż chyba z tego co wiem, to dowiadujemy się na jednym z właśnie z wyzwań z obrony przez czarną magię, na jednej lekcji. Jak sobie radzić właśnie z takimi goblinami? Chyba to są gobliny, czy gnomy to są gnomy. Czekajcie, jeszcze pójdę tam, bo jak wiecie, nie lubię zostawiać. Tu chyba jest przejście do Dumbledora? Nie wiem, tak coś mi to przypomina. Dobra, idziemy. O, tutaj mamy Alohomorę chyba. No! Jest skrzynia. Podejrzewam, że tutaj już nie wrócimy do tej sali, więc teraz jak to zbiorę, to no, z najlepszym wyjściem teraz to zebrać niż później. Okej, okay, i udajemy się na pierwszą lekcję. U Gilderoya Rockharta. Obrony przed ciemnymi mocami. Jestem sławny, więc prezentacja nie jest chyba potrzebna. Witam wszystkich, jestem sławny. Tak się wam przedstawię. Jestem Gilderoy Lockhart, kawaler Orderu Merlina trzeciej klasy, honorowy członek Ligi Obrony przed Czarną Magią i pięciokrotny zdobywca nagrody tygodnika Czarownica za najbardziej czarujący uśmiech. Tak, to na pewno się nam przyda w nauce. Wszyscy mają komplet moich książek. Znakomicie! Dzisiaj nauczymy się zaklęcia Rictu Sempra, służącego do pojedynku. Oh yeah. Rictu Sempra bardzo się przydaje do unieszkodliwiania różnych denerwujących stworzeń, jak na przykład chochliki kornwalijskie. Kto chce być pierwszy? Czy Harry Potter mógłby tu podejść? Harry Potter. Uczymy się nowego czaru? Tak. Tak, i nauka nowego czaru jest troszeczkę głupsza niż w poprzedniej części. Całkowicie umysł. Nie myśl nawet o mnie. Skup się na symbolu przed tobą. Dobrze, dobrze. Widzisz różdżkę? Zaraz zacznie się poruszać wokół symbolu. Gdy różdżka przesuwa się nad którąś ze strzałek, wciśnij odpowiadający jej klawisz. To ćwiczenie ma trzy części. W każdej musisz wcisnąć wszystkie strzałki we właściwym porządku, by przejść dalej. Próbujemy? Tak, próbujemy. W ogóle, jak mówiłem, ta część, czyli nauka tych czarów, jest dużo gorsza. Wtedy w pierwszej części było to fajnie rozwiązane. Znaczy, to było mega, mega trudne, pamiętam. Rysowanie tego wszystkiego, ale jakoś więcej satysfakcji sprawiało. A tutaj naciskanie tych strzałek, no to jest takie trochę, powiedzmy, słabe. Przechodzisz do następnej rundy. 5 punktów dla Gryffindoru. A, 5 punktów, ale nawaliłem punktów. Drugiej rundy. Wszystko dzięki mnie. Podejrzewam, że tylko Harry Potter zdobywa te punkty dla Gryffindoru. Inni tylko je tracą. Przynajmniej w tej części. To jest za proste, cholera jasna, no. Ile tych rund jest? Chyba 3. Znakomicie, Harry! Przechodzisz do następnej rundy. 10 punktów dla Gryffindoru! A, 10. Początek. Wow, to już trudne. Rundy. Maksymalne skupienie. Dobra, udało się. Chyba już to świetnie, wszystko. Nie, Harry. Czyż to nie wspaniałe, że masz takich nauczycieli? No, shit. Zrobiłeś potrzebne ćwiczenia. 15 punktów dla Gryffindora. Daj mi od razu 100 punktów, nie będę musiał się... Nie będę tutaj musiał więcej przychodzić, no. Rictu Sempra. Nie poszło ci tak dobrze jak mnie za pierwszym razem, ale mnie nikt nie dorówna. No dzięki za pocieszne i motywujące słowa, tak. W zaklęciu Rictu Sempra na moim własnym wyzwaniu Rictu Sempra. Powodzenia, Harry! Tak, no i tutaj podobnie jak w pierwszej części po każdej nauce nowego czaru mamy jakieś wyzwanie, które po prostu musimy przejść, taka mini misja, w której będziemy się uczyć tego czaru, jak go korzystać i tak dalej. Żeby zakończyć wyzwanie, musisz znaleźć gwiazdę ukończenia, która znajduje się na szczycie tej oto wieży.
Postaraj się skończyć jak najszybciej. Jeśli czas minie, zanim zdobędziesz gwiazdę ukończenia, przegrywasz. Po drodze znajdziesz mniejsze gwiazdki. Dadzą ci więcej czasu i poprawią punktację. Radzę, byś spróbował znaleźć je wszystkie. Postaraj się, by zostało ci jak najwięcej sekund, gdy dotrzesz do gwiazdy ukończenia. Im lepszy będziesz miał wynik w chwili ukończenia wyzwania, tym więcej punktów ci przyznam. Zaczynamy? Powodzenia! Gotowy? Start! Jezus Maria, okropny jest ten głos. Dobra, rozpoczyna się wyzwanie. Jak widzicie, czas nam jest odmierzany. Mamy sporo czasu, więc nie ma spiny. Jednakże, wow. To niemiłe stworzenia, które strzelają płomieniami ze swoich... w ciebie. Z odbytu. Możesz je unieszkodliwić zaklęciem Rictus Sempra. Dobra, ja przewinę to, nie będę tego słuchał, tego dziada. Już naprawdę mam takie problemy i po prostu słyszę go w uszach i mam go dość. Ale wreszcie nauczyliśmy się nowego czaru. Rictus Sempra, który pozwala nam atakować przeciwników i po prostu, nie jest to jak Flipendo. Dziwne, że w poprzedniej części wystarczało nam Flipendo do takich rzeczy, a tutaj musimy użyć Rictus Sempra, a potem Flipendo, żeby kogoś tutaj pokonać, ale mi się to bardziej podoba, gdyż wtedy dzięki temu ta Rictus Sempra nie jest takim, to Flipendo nie jest takim uniwersalnym czarem, które potrafi robić wszystko, tylko mamy, tylko mamy po prostu, czar od jednego, czar od drugiego i tak dalej, więc troszeczkę to jest dla mnie bardziej logiczne. Dobra, ja mam tam zejść na dół, nie wiem czy po co. Ja będę to przechodził dość szybko, nie będę po prostu się palił i szukał tych gwiazdek, są tutaj gwiazdki do znalezienia, ale jeżeli będą jakoś tak super ukryte i będę musiał się wysilić, żeby je znaleźć, to raczej nie będę tego robił, tylko po prostu postaram się to przejść na speedzie. Pomarańczowy ślimak. Dobrze wiem, co ten ślimak robi. W poprzedniej części przewinę filmik. Ślimak po prostu sprawia, że wow. A co to jest? A myślałem, że to jakiś duch. Jezus Maria. Ślimak po prostu sprawia, że jak wejdziemy na niego albo na ten śluz, to tracimy życie. Oczywiście na speedzie zamierzam go tutaj rozwalić. Flipendo jedno, flipendo drugie, jeszcze trzecie. O, fuck, tutaj do mnie strzelają te dziady. A tak, dobra, pamiętam, o co tu chodziło. Musimy też je tutaj rozwalić i wepchnąć. Kiedy wepchniemy je na obszar wtedy, taki, który jest zaznaczony ich wizerunkiem, to odblokowujemy po prostu jakiś tam przełącznik czy coś innego. Flipendo. Nie wiem, co to robi dokładnie. Chyba muszę te wszystkie cztery żółwie rozwalić. No i oczywiście te ślimary też trzeba zniszczyć. Dzięki temu obniżają się te półeczki i można zdobyć te dwie gwiazdki, które są tam na górze. Tak, tak, a ślimaki chyba... Nie, znaczy te wojownicze żółwie ninja. Nie wiem, co one robią, jak się je wszystkie uwolni, ale teraz zobaczymy. Może jakąś nagrodę dostanę, może jakąś kartę. Uwaga. Tak, skrzyneczka jakaś, pewnie tam jakaś karta jest. Ale dobra, żeby się dostać do tych gwiazdek, musimy też tutaj przepchnąć te elementy. Bo jak widzicie, jest to dość wysoko zamontowane, a nie... Nie wiem, czemu ja tu mam używać Flipendo. To jest Rictus Sempra, powinienem tylko używać Rictus Sempra. A co na przykład, jeżeli Harry olał sprawę i się nie nauczył tego Flipendo w poprzednim roku, no to co? To teraz by troszeczkę miało słabo z tym wszystkim. Wiecie co, użyję już Alohomory na tę skrzynkę, nie wiem czy... Karta, dobra, jest, sreberko. Srebrna karta, ważna karta, gdyż pozwala nam na otworzenie tych drzwi, o których mówił w poprzednim odcinku prawie bez głowy Nick. Dobra, przedostańmy się na górę, tutaj macie, że doskoczę, dobra, mam już trzy gwiazdki już mam na 10, więc muszę znaleźć jeszcze 7 gwiazdek. Mam nadzieję, że uda mi się zdobyć je wszystkie niczym Pokemony. Ale jak mówię, niczego nie obiecuję. Dobra, czy też mam tutaj wrzucić was, dziady? Też. Tutaj jest dużo tych motywów. A w sumie dacie mi tylko fasolki, ale to też się przyda. Zwłaszcza w późniejszym etapie gry, kiedy te fasolki robią za taką walutę. No i warto je ich mieć jak najwięcej. Te stworzenia będą próbowały ukraść ci fasolki Bertiego Bota, eliksiry wigenowe. Co? Jeśli rzucisz na nie Flipendo. Dobra. Dobrze wiem, co trzeba zrobić. Po prostu te jebaki są tutaj i one, wiecie, coś z nimi robi. Podnosi się i wyrzuca, już to robiłem. Tylko musi mi się to udać. Nie wiem, czy one się mogą uwolnić. Idź. Dobra, tak też można. Nie trzeba ich wrzucać, można też je tam wepchnąć flipendem. Zapisywanie gry, Alohomora. Tu słyszę jakieś żabę, jak gdzieś tam kumka. Zaraz się do niej udam, chociaż mam pełne życia, więc w sumie nie potrzebuję. Pieprzone fasolki wypadają na boki. Tutaj jakieś czary mary, nic, idziemy dalej.
Halo Hemora, tu jesteś, żabo. Nie zbieram cię. O, kolejna karta, super. Tutaj w ogóle karty strasznie, strasznie często wypadają jakoś. W pierwszej części to było po prostu wow. Ale pułapkę nam zrobił, kurde. Normalnie jestem zszokowany jego pomysłowością. W pierwszej części pamiętam, że te karty to była rzadkość. Jak zdobywaliśmy karty, to było jakieś święto. A tutaj po prostu wypadają masowo. Nawet można się pogubić, ile już ich mamy i tak dalej, i tak dalej. Wolę chyba w sumie, jak wypada ich mniej, a są bardziej takie cenne. A tutaj, czy wypada karta, czy nie, to tak średnio to robi na mnie wrażenie. Okej, okay. Czwarta gwiazdka, czyli można się spodziewać, że jesteśmy już w jako takiej połowie tego wyzwania. Chociaż, nie wiem, pozory mogą mylić. Wyrzućmy tutaj te ślimory. A, tylko te fasolki nam dadzą. No, jak mówiłem, lepsze to niż nic. Bardzo mi się to podoba, że można biegać i strzelać. Mogę po prostu szybko to napierdzielać. Rictus Sempra, raz, drugi, trzeci. Flipendo, flipendo. Tu, flipendo, tak, wszystko. Szybciutko. Pierdzielaj się tam, okej. Okay. To nam daje wejście na górę. A na górze co mamy? Fasolki i coś jeszcze? Widzę tam takiego kraba znowu, ognistego, który strzela do nas z odbytów. Znaczy z odbytu jednego chyba ma, jeden. Flipendo, co to robi? Nie wiem, ale pewnie później mi się to przyda. O, a bym nie zauważył, a tu proszę bardzo, flipendo. Tam też było? Nie, tam nie było. No, to jest, powiem wam, dobrze ukryty skarb. Nie wiem, czy to karta będzie. Tak, i to srebrna. Czad, czad, czad. Takiego miejsca bym się nie spodziewał tutaj. Było, bo mało brakowało, bym tego nie przeoczył. Nie sądziłem, że ta gra sprawi, że cokolwiek pominę, ale jednak widać, nie należy jej nie doceniać. Okej, okay, widzę tutaj dzbanuszek i Lockharta, który zapewne będzie jakąś alohomorą. A tego dziada, zaraz. Może mi się on tutaj przyda. Nie przyda mi się, chociaż kto wie, Lumos. Coś się otworzyło, proszę bardzo, gwiazdeczka. Kolejne tajemne przejście, już mam 6 gwiazdek. Nie wiem, co mam z tym dziadem zrobić, wyrzucę go na dół. Niech tam gnije. Tu jest jakieś miejsce, gdzie mogę go wepchnąć? Nie, no dobra, on jest tylko takim przeciwnikiem, żeby był. Okej, idziemy dalej. Aj, niestety trochę w złej kolejności poszedłem. Powinienem najpierw tam iść, teraz przecież się wracać, ale to nieważne. Okej, cudary. Prawo, lewo, skrzynia. Jest, no i kolejna karta. No ile tych kart już mam? Ja nie wiem. Co chwilę wypadają po prostu. Ślimor. Coś, jesteś do czegoś potrzebny mi tu, ślimaku, czy tylko tak straszysz? Chyba tylko straszysz. Nie mam cię tutaj zamiaru używać. O, a to będzie ciekawe, z tego co pamiętam. Tak, trzeba zrobić schizową rzecz, ustawić jego portrety tutaj. Okej, tutaj ma być odwrócony plecami do nas, więc środkowe pasuje. Tylnie teraz już też, znaczy dolne też pasuje. Teraz tylko górne, okej, otworzyło się. Nie jest to zbytnio zawiła zagadka logiczna. Nie wiem, czy się stanie, jak na tym stanę. O, aha, dobra, gwiazdka się zniżyła. Czyli podejrzewam, że muszę każdy z tych obrazów ustawić odpowiednio. Karta? Nie, myślałem już, że karta kolejna. Dobra, fasolki wszystkie mam. I kolejną łeb trzeba tutaj ustawić, żeby było dobrze. Tutaj jest tak z profilu, ok, czyli dolne pasuje, górne pasuje, więc teraz wystarczy środkowe ustawić odpowiednią pozycję. No, czemu nie działa? Dobra. Co mamy tutaj z lewej strony? Gwiazdka się obniżyła. Skrzynia się, słyszy, że otwiera. Dobra, mam gwiazdkę, mogę zebrać i tak jak myślałem, jakby, żeby kontynuować, trzeba się wybrać tam do przodu, tam gdzie jest twarz z nie wiem, jak się to nazywa, en face czy coś, tak wprost pokazana, nie jest z profilu. Okej, udało się, idziemy, tutaj żadnego flipenda, ani nic nie chcecie ode mnie, nie chcecie flipendo, dawać fasole. Nie, zamknęli nas, nie, dobra. Tutaj save, więc zapiszemy sobie najpierw. O, tutaj tajemnicze i podejrzane. Aha, dobra, nie, myślałem, że mam dwie drogi, ale widzę, że tutaj tylko znajdźka jest. Dobrze, że wybrałem tą drogę, najpierw znajdźkę znalazłem, a potem idę korytarzem, który jest normalny. Zawsze mam z tym problem, że jak są dwie drogi, to muszę wybrać zawsze tą drogę, która jest niewłaściwa, żeby móc... Zaraz, coś się odblokowało. Co to ma być?
nie wiem, co ten Lumos robi, a mnie to ciekawi, bo no, wiadomo, że Lumos zazwyczaj coś tutaj oprócz światła otwiera. Tutaj fasoleczki. A tu jest, dobra. Udało mi się, dobra. Czyli już wiem, że niczego nie przegapiłem. Karta? Nie. Nie, to było za proste, żeby móc za to dostać kartę. Za prosta łamigłówka. Mam nadzieję, że niczego nie ominąłem. Bardzo możliwe, że... Bo ja tak biegnę tutaj wprost i nie przejmuję się niczym. Kolejna skrzynia. Jak jest taki odgłos, kiedy wejdziemy w jakieś tajemne miejsce, taki odgłos magii, jakby można by powiedzieć, to znaczy, że odnaleźliśmy sekretne miejsce dla danego poziomu, więc... Więc jak słyszycie coś takiego dziwnego, no to znaczy, że wszedłem w jakieś ukryte miejsce, którego przeciętny zjadacz chleba nie wchodzi po prostu. Czy mi się wydaje, że ja mam więcej czasu niż na początku? 3356, może te gwiazdki mi dodają trochę czasu, nie wiem. Jakoś miałem wrażenie, że miałem go na samym początku jakieś 2000, chociaż mogę się mylić. Okej, tutaj jakieś tajemnicze przejścia są, nie wiem, czy czegoś nie pomijam. Czy tutaj doskoczę, czy zginę? Nie, dobra, na lajcie. Co teraz? Bardzo dziwny moment w tej grze, który wymaga ode mnie tylko i wyłącznie skakania. Gdzie tu jest to wyzwanie Rictus Sempra, ja się pytam. No właśnie tu, Rictus Sempra. Pamiętam, że jak na początku grałem w tą grę dopiero, pierwszy raz jak ona wyszła, od razu oczywiście ją kupiłem na premierę swojego czasu. I wtedy jarałem się tym właśnie, że jest Rictus Sempra, znaczy ten czar po prostu był. A potem pamiętam, że było w filmie też pokazane, jak Harry Potter rozwalił Malfoya tym atakiem na jakimś klubie pojedynków. Tym czarem i po prostu strasznie się tym podjarałem, nie wiem czemu, ale strasznie mi się to podobało. Tutaj mam jakoś was wrzucić czy coś? Chyba nie, czy tak? Nie, chyba nie. Strasznie mi się to podobało właśnie, że jakby no, używałem tego czaru w grze, a tak naprawdę w filmie też go pokazali, także no, nie wiem, czy tu się jarać, ale tak było. Żaba nie jest mi potrzebna, więc nawet jej nie zbieram. Flipendo. Fasole są. Wow, karta, ale czat. Dobrze, że już nie ma tej długawej animacji co do zbierania karty. O nie! No, te wreszcie się spotykamy. I dwóch na jednego? No, niedobrze. Czekaj, ile sekund ich rozwalę. O, jeden już padł. Wow, 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 trzeba unikać tych pierdów ognistych. Dobra, jakaś gwiazdka jest. To było bardzo proste. Za proste. Nie wiem, czemu taką dramaturgię wokół tego zrobili. I kolejna karta. Jezus, ile mamy? Z 10? Jak nie więcej. Saving jest zrobiony. Wydaje mi się, że to już jest końcóweczka tego wyzwania. Tak, z tego co pamiętam, to tam na tej górze właśnie były gwiazdki. I chyba wydaje mi się, że nie mam wszystkich gwiazdek, no bo... Ile ja mam? Zaraz zobaczę. Powinienem mieć około 10, a mam... Jest tu dziś napisane? Nie, nie za bardzo. Nie wiem, ile mam gwiazdek naprawdę. Może tutaj gdzieś będzie gwiazdka ukryta. O, tam widzę, jedno jest. Jak ją zdobyć? Ta gwiazdka się obniża, okej. Ale jak się tam to... O, patrzcie. Ale czat. Dobra, już wiem, co zrobić. Muszę wepchnąć tam odpowiednią ilość tych dziadów. To się obniży. Będę mógł wejść, tylko ciekawe teraz pytanie. Ile? Ilu? Czyżby już? Mogę wejść? Zmieszczę się? Nie, no, na pewno rzucę jeszcze jednego dziada. Albo od razu wszystkie cztery. Dobra, jeszcze jeden został tam. Z tego co pamiętam, to były cztery takie miejsca, w których te dziady mogą się zmieścić. Dobra, a może jeszcze jeden? Kto wie? Tam widzę, że jeszcze jeden na mnie czeka. Spróbujemy. Dobra, wow. Niczym Assassin's Creed. Przecież się tam zabije. Nie, dobra, żyje. Wow, troszeczkę przesadziłem z tym. Mogłem spokojnie się zmieścić wcześniej. Ale dobra, nieważne. Tutaj na pewno czekają na mnie masa niespodzianek i tajemniczych rzeczy, bo tutaj naprawdę, żeby znaleźć to miejsce, trzeba było pogłówkować. Wow, 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 ale mnie pieprznęły te drzwi. Dobra, najpierw zdobędę tą gwiazdkę, a może nie. Najpierw zobaczę, co tutaj się dzieje. Dobra, jest ukryte przejście, bo słyszałem dźwięk. O, są jebaki. Właściwie jeden jebak. O, tutaj śmieciu. Pięknie, tutaj na bank karta. Wstawiam, że srebrna. Jest, no, na bogato, dobrze, dobrze. Tak, już mam dwie srebrne karty, z tego co dobrze liczyłem.
Jeżeli dobrze liczę. Okej, tutaj mamy, nie, zamurowane ściana. I gwiazdka, która? 10, jest! Wszystkie gwiazdki zdobyłem, więc teraz zostaje mi tylko zrobić drogę ku zwycięstwu i dostać się do tej głównej gwiazdki, która zakańcza nasz etap. Zostało mi dość, podejrzewam, sporo czasu, gdyż zrobiłem to dość szybko, to wyzwanie. Wydaje mi się, że mam dobry czas. O, jeszcze nie skończyłem. Muszę teraz ominąć zabójcze pułapki rozstawione przez Gilderoya Lockharta. Tego narcyza. Wow, szybkie to w miarę. Czyż coraz szybsze było? Wow, boję się do tego wskakiwać. Dobra, dobra, hop. Okej, dobra, już sukces zaraz. O! Dobra, jest, wygrałem. Zwycięstwo jest moje. Znakomicie, panie Potter. Ukończył pan moje wyzwanie Rictus Sempra. Czas, jaki pozostał, zostanie teraz przeliczony na punkty. Czyli 168 punktów. Nie wiem, czy zdobyłem, czy tyle w sumie mam. Ale nabiłem sporo punktów, więc nieźle. Okej, zakończyłem wyzwanie Rictus Sempra. Jak widzicie, można to do tego wyzwania wracać, z tego co pamiętam. Ale póki co nie będę tego robił. Co tu się dzieje? Harry, ceremonia przyznania punktów zaraz się zacznie. Jaka ceremonia przyznania punktów? Pokażę ci, gdzie iść. Okej, chciałem już skończyć ten odcinek, ale dobra, zobaczymy co tam się jeszcze... co tam jeszcze ode mnie chcą. Dawać fasolki albo olać to. Kto to w ogóle jest? Co to jest za uczeń? Podejrzewam, że jest młodsza ode mnie. Więc jakim cudem ona coś wie, czego ja nie wiem? Zaraz, tutaj jest sekret kolejny. O, to jest to gówno, dobra, nie wchodzę tutaj. Jeszcze nie znam czaru, żeby się pozbyć tego śluzu. O, Albus Dumbledore! To jestem Albus Dumbledore, dyrektor Hogwartu. Ho! Witajcie na pierwszej w tym roku cotygodniowej ceremonii przyznawania punktów. Dom, który zdobył najwięcej punktów, wygrywa wizytę w pokoju nagród. Gryffindor, Gryffindor. Wielkość wizyty zależy od tego, iloma punktami wyprzedza następny dom. Popatrzmy na wyniki. Ha! Miażdżące zwycięstwo. Prowadzi Gryffindor. Harry chyba czeka cię... Czemu Harry'ego Pottera? ...w pokoju nagród. Powodzenia. Dlaczego jego? Pamiętaj, że czas zbierania fasolek jest ograniczony. Dobra, nieważne, ale w tym momencie traci się cała moc i cała jakby taka magiczność zbierania fasolek, gdyż dostajemy się do takiego dziwnego pokoju, w którym jest pierdyliant po prostu tych fasolek i tak naprawdę te pojedyncze fasolki zbierane z tych skrzyneczek mają się nijak do tego, ile możemy tutaj ich wszystkich zebrać, więc tak naprawdę wartość fasolki bardzo, bardzo spada, gdyż możemy się przebiec po takim pokoju. Oczywiście ten pokój, no mamy, zaraz się czas skończy nam, więc nie możemy tutaj biegać w nieskończoność. I też nie możemy się dostać do wszystkich zakamarków, gdyż nie znamy wszystkich czarów, które pozwalają na przykład dostać się, bo na przykład tutaj ten dywanik bym użył i tak dalej, albo ten śluz, pozbyłbym się tego śluzu i po prostu po jednej takiej przebieżce, no nie zbieramy wszystkich pasolek, nie ma szans chyba, żeby zebrać w jednym takim przebiegu wszystko, chociaż no kto wie, ja teraz nie mam w ogóle możliwości, nie mam jakiejkolwiek szansy tak zrobić, ponieważ no jak mówię, nie mogę się tutaj dostać do niektórych miejsc, na przykład tutaj, tu już wszystko wyczyściłem, nie wiem, gdzie teraz miałbym się udać, żeby jakoś sobie nabić więcej tych punktów. Prawdopodobnie no w jednym momencie gdzieś źle skręciłem, chociaż może się tutaj da jakoś dostać gdzieś coś, ktoś, bez sensu. To co, nie znam czarów i przejdę się na górę, może jednak jest jakieś takie miejsce. No wszędzie są zasrane tymi... Nie, ja już tutaj więcej nic nie ugram. Szkoda. O, zaraz, tutaj jest jakaś droga. O, no ciekawe. Ciekawe, czy tutaj są tylko fasolki, czy może jakieś karty też przy okazji. Ale kurde, od razu mogłem tu iść. Tak to biegałem jak głupi. Po co ta żaba tutaj jest? Nie no, w sumie mam niewiele żyć. Ach, będę żabę gonił. Czas się kończy, no i dupa. Ani żaby nie złapałem, ani nic. O, jesteś, Harry. Dobrze, że cię znalazłem. O, a ty kto? Cześć, Wood. Harry? Czas na trening Quidditcha. Żadna drużyna jeszcze nie zaczęła trenować, więc zyskamy przewagę. No, dobra. Jeszcze nie jadłem obiadu. Zjesz później. Zjesz później, najwyżej zemdlejesz to miotla, a jak już zemdlejesz, to przynajmniej się nie pożygasz, bo nie będziesz miał czym żygać. Chcę zapisać grę, powiem wam, ale nie mam miejsca, gdzie to zrobić, więc mam nadzieję, że po drodze znajdę jakąś książeczkę. Tym razem udajemy się tam za Woodem, Oliwierem Woodem, czy jak on się tam nazywał.
Albo wiecie co, przerwę w tym momencie, więc dzięki wam wszystkim za oglądanie. Zobaczyliście wyzwanie Richtu, Sempra i tak dalej, i tak dalej. Trzymajcie się do następnego odcinka, jeżeli wam się podobał, dajcie łapę w górę, zasubskrybujcie kanał i tak dalej. Zresztą wiecie co robić, jesteście na YouTubie, podejrzewam. Nie od dziś. Okej, trzymajcie się, na razie i cześć! Yeah.